siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się jubileuszowa 30. Gala Muzyki Poważnej. Ceremonii wręczenia Fryderyków towarzyszyły występy najwybitniejszych polskich muzyków, solistów i kameralistów. Głównym organizatorem Fryderyków był Związek Producentów Audio-Wideo. Proszę powiedzieć, czym możecie nas zaskoczyć? Myślę, że przede wszystkim werdyktami Akademii, bo nikt ich nie zna, ja również nie wiem, jakie są i myślę, że to będzie zaskoczenie dla wszystkich. Która nominacja skradła Pani serce? Ja najbardziej jestem zaskoczona, ale też myślę, że to jest niezwykle ważne z nominacji w kategorii muzyki współczesnej. To płyta monograficzna z muzyką Zuzanny Koziej, młodej współczesnej polskiej kompozytorki i w gronie tak znamienitych i bardzo różnych gatunków wykonawczych i obsad wykonawczych nominacja dla muzyki chóralnej jest bardzo dużym podniesieniem tego gatunku muzycznego, więc bardzo się cieszę z tej nominacji. W tegorocznej gali muzyki poważnej nagrody zostały wręczone w 11 kategoriach, a Fryderyki odebrali m.in. Paweł Łukaszewski, Kwartet Śląski i Jakub Józef Orliński. Parę słów właśnie o tym projekcie muzycznym, który został nagrodzony. Profesor Eugeniusz Knapik, nasz przyjaciel, jeden z najwybitniejszych żyjących polskich kompozytorów. Na tej płycie znajdują się jego utwory kameralne, dwa kwartety smyczkowe i trio na skrzypce, fortepian i klarnet. To kwintesencja jego działalności na polu muzyki kameralnej. Niestety nie mógł z nami dzisiaj być, ale na pewno jest z nami przez łącza internetowe i bardzo się cieszy z tej nagrody. Bardzo dziękujemy, bo profesor Knapik towarzyszy Kwartetowi Śląskiemu już od początku lat 80., wtedy, kiedy powstał jego pierwszy kwartet smyczkowy i przez te wszystkie dekady cały czas wykonujemy jego muzykę, dlatego jest to bardzo szczególna dla nas nagroda. Proszę powiedzieć tutaj kilka słów o tym projekcie, który tak głęboko przypadł tutaj jurorom do gustu. Przedsięwzięcie, którego właściwie autorką, architektką jest Agata Zubel, wybitna polska kompozytorka, znana na całym świecie, to Orestei. Więc płyta z rejestracją utworu, który sięga do antycznej kultury, do antycznej literatury, ale jest niezwykle barwnie i ciekawie przepracowana przez współczesną wrażliwość kompozytorki. Jest to kompozycja, w której główną rolę odgrywa chór, jak w antycznej tragedii, ale także świetna interpretacja nuty stęki wielu innych artystów, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. Świetne dzieło, bardzo gorące, ponieważ przejawiające taki współczesny sznyt i współczesne spojrzenie na kulturowe toposy, na literaturę, która dzisiaj właściwie wciąż w nas rezonuje. Jakby mogła Pani powiedzieć kilka słów o tym projekcie, który zwyciężył? Łukasz Borowicz od lat jest znany z tego, że odszukuje całkiem nieznane opery, zapomniane, opracowuje je i z pietyzmem nagrywa. Oczywiście nie wszystko się udaje Polskiemu Radiu wydać, ale te najpiękniejsze rzeczy, które Łukasz Borowicz odkrywa na nowo, staramy się wydawać na płytach. Także te gratulacje przede wszystkim jemu się należą, a my jako producent zrobiliśmy swoje. Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza myśl po tym, jak otrzymali Państwo tą nagrodę? Ja miałem kompletną pustkę, byłem kompletnie zaskoczony, miło zaskoczony, natomiast nie byłem w żaden sposób przygotowany do tego, że za chwilę wyjdę tam na scenę. No i oczywiście ogromna radość, no bo to ogromne wyróżnienie, duże wyróżnienie i przyjemność znaleźć się w tak znakomitym gronie wyróżnionych. Jak ocenia Pani tegoroczną galę? To jest zawsze wielkie przeżycie. Bardzo się cieszę po pierwsze, że jesteśmy tutaj w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, bo to jest wielki zaszczyt móc taką galę poprowadzić. Fryderyki, muzyczne Oscary. Myślę, że było pięknie, było dużo emocji, było dużo radości, wiele zaskoczeń, bo przecież nikt z nas nie wiedział, kto otrzyma Fryderyka, więc naprawdę to jest wielkie przeżycie. Myślę, że repertuar też był wspaniały, bardzo różnorodny. Mogliśmy podziwiać młodych artystów, Martę Gidaszewską, Roberta Łaguniaka, ale też uznanego Szymona Meklińskiego, różne gatunki. No myślę, że to jest takie muzyczne wspaniałe. Miałe święto. Jaki instrument z dzieciństwa Pan wspomina najlepiej?
Najlepiej wspomniałem cymbałki, bo to był pierwszy instrument, na którym grałem. Gorzej jest pianinem, na którym musiałem się swoje dość długo uczyć grać. Ja mam sentyment do fortepianu ogromny, bo kończyłam fortepian, ale zawsze chciałam grać na wiolonczeli. Najmilej wspominam głos ludzki, którym się posługiwałem w chórze przez kilkanaście lat też i lubię pisać na głosy, na chór. Jaka płyta pani najczęściej towarzyszy? No ale niestety muzyka, znaczy nie niestety, stety muzyka klasyczna, ponieważ skoro wydajemy płyty i obracamy się w tym kręgu, to jednak te utwory, ale mogę powiedzieć troszeczkę przekornie, jakby teraz słucham najczęściej płyty, która dopiero się ukaże, Bartosz Koziak, Grzegorz Mania, utwory Szymona Laksa, Weinberga. Świetna będzie płyta, ja jej cały czas słucham, chociaż jeszcze jej nie ma. Jaka piosenka od rana pan dzisiaj towarzyszy? Piosenka od rana? To zaskoczył mnie pan. Nie wiem, słuchałem Chicka Corea od rana. Udaje się pani na Marsa. Jaką płytę ze sobą pani zabiera? O rany, jaką płytę? A ja chyba bym zabrała to Bolero i Mas, czyli Bolera i nie tylko, bo jestem ją zachwycona, więc zdecydowanie ta.